Siema, cześć i czołem w tej niecodziennej odsłonie. Dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was odcinek bez ściemy. Paletka Anastasia Beverly Hills Soft Glam. Ja ją już macałam, ale nie pracowałam na niej na oczach, więc będzie to poniekąd trochę test pierwsze wrażenie. Zobaczymy, jak ona się będzie sprawować. Na pewno chcę zrobić Soft Glam. Dzisiejszy makijaż na pewno chcę zrobić coś delikatnego, nie tak jak zawsze mocno, agresywnie i tak dalej. A dodatkowo dzisiaj chyba już jak każdy, jak testuje Soft Glam, tak, przy okazji zamówiłam też rozświetlacz Amrezy, to nie będzie test pierwsze wrażenie, ja już go używam. Czuję się nim bardzo onieśmielona, jest on cudowny, ale leży obok, cały czas o nim nie wspominam, ponieważ czekał właśnie na ten film, na ten test, żeby Wam to wszystko pokazać. Anastasia Beverly Hills wypuściła nową paletkę i myślę, że będzie to zdecydowanie hit dla wszystkich maniaczek neutralnych tonów. Mamy tutaj powtórkę z rozrywki, jeśli chodzi o jakość cienia Modern Renaissance. Ja już wstępnie sobie pomacałam, potestowałam cienie na ręku, oczywiście nie na oczach, ale jeśli chodzi o jakość tych cieni, to zauważyłam znaczną różnicę od Prizm i znaczną różnicę od Subkultury. Subkultura jest najbardziej kontrowersyjną, że tak powiem, z palet i macie tutaj, wrzucam Wam linka. Oczywiście wszystkie testy tych palet znajdziecie na moim kanale. Znajdziecie Subkulturę, znajdziecie Prizm i wcześniej Anastasia Beverly Hills wypuściła swoją pierwszą paletę, która nazywa się Shadow Couture. I w tej palecie są kultowe cienie. Natomiast jeśli chodzi o kolorystykę cieni, która znajduje się i układ tych cieni, dla mnie nie jest on jakiś bardzo mocno powalający, ale jest bardzo klasyczny na tyle, że można z niego zrobić bardzo dużo makijaży. Ja jako makijażysta i ja jako osoba, która lubi poszaleć i lubi kreatywność, zdecydowanie uwielbiam, jeśli w palecie się dzieje, są agresywne kolory. Dlatego z tych wszystkich palet, jeśli chodzi o wizualizację i kolorystykę, zdecydowanie na przykład Prizm najbardziej mi odpowiada. Ja uwielbiam cienie Anastasia Beverly Hills i kolekcjonuję wszystkie paletki, więc wiedziałam, że jak pojawiła się paletka Soft Glam, mówię, kurde, ale to już było i takich kolorów mam miliard i czy ja naprawdę tego potrzebuję? A potem zobaczyłam ten oto maluszek. Jest to Nua i w pierwszej palecie, którą wypuściła Anastasia Beverly Hills, pojawił się cień, który właśnie był idealną czernią. Idealnie napigmentowaną czernią, z którą się cudownie pracuje, i tak dalej. I bardzo mnie ucieszyło, że pojawił się ten czarny cień, bo tak kultowego czarnego cienia to ja naprawdę to jest ze świecą szukać w całej mojej kolekcji. Idealnie napigmentowany matowy czarny kolor, który nie będzie po wyblendowaniu szarym, to wiecie o co chodzi. To jest naprawdę ciężko dostać. Chodźcie bliżej, pokażę Wam, jak wygląda paletka i jak wyglądają kolory. Dzisiaj nietypowo nagrywam w świetle dziennym, ale może okaże się, że jest to dla Was lepsza forma. Widzicie, tak prezentują się kolory. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć cieni, które są o wykończeniu takim metalicznym. Ten chyba jest. Nie, matowy. I reszta cieni jest matowa, z tego co widać. Oczywiście paletka jest taka zamszowa, welurowa, ja nie wiem jak to się nazywa, welur, co jest okropne. Ja akurat tego nienawidzę, bo te palety później wyglądają jakby miały dziesiąte życie. Nie idzie się tego odczyścić jak, no niestety. No nie będę narzekać, dla niektórych będzie to super, piękne, inne, innowacyjne i tak dalej. Dla mnie jest to zmora, mordęka, później jak nie daj Boże się jeszcze coś na nią wysypie, to już po prostu wygląda to fatalnie, wygląda to jak to u takiej flej. Więc mi się na przykład jeśli chodzi o te materiały i te opakowania, mi się to średnio sprawdza i ja tego bardzo nie lubię. Jeśli chodzi o, oczywiście mamy lusterko duże, oczywiście do zestawu jak zawsze jest dołączony, już go rozpakowuję, pędzelek, z którego ja praktycznie nigdy nie korzystam, ponieważ jest on, z tej strony jest beznadziejnie plastikowy, z tej strony jest no tak średnio użytkowy, no ale jeśli podróżujesz i nie jesteś wymagająca jak ja, no to jeśli nie jesteś wymagająca, to myślę, że ten pędzel sprawdzi Ci się bez problemu. Za chwileczkę zaprezentuję Wam oczywiście jak zawsze w paletkowych seriach swatche wszystkich kolorów na ręku, żebyście mogły zobaczyć, jak to wygląda.
Tak prezentują się wszystkie kolory. Jak możecie zauważyć, paleta jest bardzo fajnie napigmentowana. Bardzo dobrze się słoczuje. Uczucie pod palcem cieni jest takie masełkowe. Mat jest idealnym matem, nie jest świecący. Natomiast błyszczące cienie są rzeczywiście błyszczące. Troszkę mało zadowalające jak dla mnie są w nabieraniu na palec te dwie, które nazywają się Fairy i Glistening. I to są te dwa najjaśniejsze cienie, które są do siebie zbliżone, ale zobaczymy, jak będą pracować na oku. Nagrywam dzisiaj przy oświetleniu dziennym, ale tu jest jasno. Powiem Wam, że światło dzienne jest bardziej męczące dla oczu, przynajmniej moich, jak światło zdecydowanie studyjne. Biorę standardowo MAC Soft Ok, lusterka w paletce. Albo może się przeniosę na Amrezy i coś czuję. Jestem totalnie ślepa i wolę mieć z bliska lustereczko. Nakładam standardowo moją ulubioną bazę pod cienie. Od razu mówię, że robię test podkładu i ten podkład leży bardzo ciężko na mojej twarzy, tak wiem, zdaję sobie sprawę, powłaził mi wszędzie, dosłownie we wszystkie załamanie i podkreślił wszystko to, co nie powinien. Tak przeważnie wyglądają podkłady w świetle dziennym. Więc zacznijmy zabawę. Tak jak powiedziałam, dzisiaj chciałabym zrobić makijaż taki bardziej do noszenia, coś bardziej dziennego. I może zacznę od tego koloru, który nazywa się Orange Soda. Biorę pędzelek kulkowy i zaznaczam załamanie. Jeśli chodzi o mnie, to ciepłe tony mi się chyba nigdy nie znudzą. Nanoszę również na ruchomą powiekę i nie tylko. Jakość bardzo mi przypomina paletę Modern Renaissance. Jeśli chodzi o cienie, idealnie się blendują. Następny kolorek wezmę ten, Burnt Orange. I dam go w zewnętrznej części ruchomej powieki. Wezmę płaski pędzelek i ten sam kolor. Dam w wewnętrznym kąciku oka. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się jakość, naprawdę. Na razie jestem totalnie zachwycona. Teraz będę chciała nałożyć coś błyszczącego na właśnie środek powieki i mam ochotę właśnie na te jaśniejsze kolorki i chyba wezmę ten odcień, który nazywa się Fairy i zobaczymy, jak na sucho się aplikuje. No pięknie. No powiem Wam, że jestem pod wrażeniem chyba tego, a one się tak źle słoczowały, ale jestem pod wrażeniem, jak ładnie wchodzi na powiekę. Biorę taki malutki pędzelek, jest to jeden z takich moich ulubionych pędzli i jest to Sigma. Serii Precision, tylko nie pamiętam, nie mam numerku, jest wytarty, bo już go mam ileś lat i wezmę ten kolor, który nazywa się Cypress Amber. Zewnętrzny kącik oka, by go przyciemnić. Jest fajnie. Podoba mi się bardzo praca, jest bardzo łatwa, bezproblemowa, taka, wiecie, jest fajnie. Oj, coś czuję, że się bardzo zaprzyjaźnimy, dawno się nie zaprzyjaźniałam z żadną tak paletką, taką neutralną, którą mogłabym śmiało, naprawdę zawsze sięgnąć po nią na co dzień. Malutki pędzelek, kolor Burnt Orange i jedziemy z dolną powieką.
Makijaż oka mam gotowy, pewnie się zdziwiliście, nie ma sztucznych rzęs, nie ma kreski, ale tak jak powiedziałam, chciałam dzisiaj zrobić taką bardzo dzienną wersję tego makijażu, ale chcę zrobić w wersji takiej właśnie soft glam. Dobra, przejdźmy teraz do rozświetlacza. Jest on cudny. Już go używałam, to nie jest na pewno test pierwsze wrażenie. Zobaczcie, jak on wygląda. Ma on taką falę. W ogóle to, co on robi na twarzy, ja go bym mogła porównać śmiało do Stili. Jest to zdecydowanie mój ulubieniec. W momencie już po pierwszym zastosowaniu stwierdziłam, że jest on najcudowniejszym rozświetlaczem, jaki miała. Mam w swojej kolekcji. Jest pomiędzy różem, złotem, zimnym. Będzie pasować dla osób, które są o zimnej karnacji. Będzie pasować dla osób, które są o tej karnacji jakby cieplejszej. On będzie praktycznie pasować każdemu. Przepiękny full metal efekt. Powiem tak, to jest jeden z najlepszych rozświetlaczy, jaki Anastazja stworzyła. Zaraz pokażę Wam, jaki jest efekt na twarzy. Czy wy to widzicie? Efekt idealnej tafli. Jeśli szukacie produktu, który da wam efekt idealnej tafli, no to to jest właśnie ten produkt. Warto wspomnieć, bo wiele osób może nie wiedzieć, kim jest Amrezi. Amrezi jest instagramową beauty guru, która ma miliony obserwatorów i właśnie jakby zawsze w jej klasycznym makijażu, ona może nie jest taką artystką, wiecie, artystką, która pokazuje kolorowe makijaże, pokazuje bardzo taki standard glam, ale właśnie jest kojarzona właśnie z tego glamu i z tego rozświetlania. Ona zawsze właśnie ma taki efekt rozświetlonej tej skóry, który ja zresztą bardzo lubię. Uwielbiam ten rozświetlacz. To już mówię wam, muszę wam powiedzieć, że to jest mój ulubiony rozświetlacz. Na tym rozświetleniu można spokojnie jajka smażyć, słuchajcie, sadzone. Jak w kontakcie ze słońcem nabierze po prostu 100 stopni, nie? No jest po prostu przekozak. Jeśli chodzi o usta, to chciałam zrobić je poza kamerą, ale też postanowiłam wykorzystać tę okazję. Świetnie, Marta. Wykorzystać tę okazję i mam tutaj kilka takich nowości z NYXa. Mam też między innymi nowe matowe konturówki i to jest odcień, który nazywa się, jestem strasznie ciężka, Los Angeles. Chcę, żeby było neutralnie. Gdzie jest pomadka? I na usta chcę położyć kolor, który myślę będzie tutaj fajnie pasować. I jest to też nowe kolory z kolekcji Soft Matte. I mamy tutaj... Oj nie, nie przeczytam tego. Ale tu mam, stawię napis. Ale cudowny kolor. Właśnie się zakochałam w pomadce. Ale kolor. Czas na podsumowanie. Na początku nie powiedziałam, ile w ogóle kosztuje paletka. Ja za nie zapłaciłam po przeliczeniu kursa, ale kurs był wtedy bardzo fajny. Zapłaciłam około 205 zł. Ale oczywiście zostało mi naliczone dodatkowe opłaty i DHL pobrał ode mnie dodatkowo 100 zł kosztów dodatkowych. Może tak, uogólniając. Chciałabym kiedyś naprawdę mieć na tyle cierpliwości, żeby zamówić w momencie, kiedy pojawiają się palety na polskich stronach, jakichś tam polskich, na przykład House of Beauty, Glow Store, Lipstick Freak, Locktop. Jest masa takich sklepów, z których możecie z oferty skorzystać. I chciałabym mieć na tyle cierpliwości, żeby po prostu poczekać te parę tygodni i zamówić ją. No ale oczywiście zawsze jestem w gorącej wodzie kąpana, zamówię, a potem żałuję, bo tak naprawdę przepłaciłam odrobinę za tą paletę. Niewiele, ponieważ na polskiej stronie kupicie ją
Oczywiście ja te koszty, o których ja mówię, które zapłaciłam, to już były z przesyłką, więc około 205 zł to było już z przesyłką ze Stanów, ale dodatkowo zostało ode mnie pobrane 100 zł od DHL-a kosztem podatków, innych rzeczy czy tam opłat celnych. Okej, okay. Więc wyszło mi tak naprawdę około 305 zł. Natomiast widziałam dzisiaj screena, patrzyłam na House of Beauty. Ta paletka jest w cenie 269 zł, więc jeśli macie ochotę i chcecie i ją pożądacie, to Wam serdecznie polecam. Poszukajcie, wystarczy wpisać Anastasia Beverly Hills Soft Glam i wyświetli Wam się masa sklepów. Możecie też polować na nią na Cult Beauty. UK, oni też mają free shipping na cały świat. Więc Wam serdecznie polecam. Jest to moim zdaniem jedna z najlepszych palet, jaką Anastazja na chwilę obecną wydała. Najbardziej uniwersalna i dla każdej osoby, która lubi właśnie minimalizm, nie lubi przepychu, ale tą paletą również jestem w stanie zrobić dla Was naprawdę ekstrawagancki make-up, jeśli chcecie, bo to będzie też dla mnie wyzwanie. Jeśli chcecie, żebym właśnie tą paletą zrobiła dla Was taki makijaż, to też dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmikiem. Ja ją totalnie kocham. Wygląda ona naprawdę dobrze, a na oku pracuje się nią perfekcyjnie. Jeśli chodzi o rozświetlacz Amrezy, to tak jak już powiedziałam, jest to jeden z obecnie moich ulubionych rozświetlaczy. Daje właśnie mi ten metal efekt na policzku tego idealnego rozświetlenia i pierwszy raz tak naprawdę od dłuższego czasu mam odcinek bez ściemy, gdzie jestem totalnie ukochana od ucha do ucha, jeśli chodzi o jakość, nic mi nie przeszkadza, by jeszcze nie ten podkład, który mam na sobie, to już byłoby full szczęścia, ponieważ on czuje, że robi mi coraz większe ciacho i wybiela moją twarz. W ogóle pierwszy raz się spotkałam z takim produktem, który mi twarz wybiela. Nie chcę o tym na razie mówić, bo ten podkład chcę, żeby pojawił się też w którymś odcinku bez ściemy. Jeśli chodzi o kosmetyki Anastazja Beverly Hills, Anastazja nas ciągle zaskakuje, ciągle pokazuje nam jakieś nowości, ciągle możemy testować jakieś fajne kosmetyki i to jest mega plus. Ja nie żałuję zainwestowanych pieniędzy. Kochani, czekam na Wasze komentarze, piszcie co sądzicie na temat tego makijażu. Ja w takiej nietypowej wersji w ogóle z dziennymi rzęsami niedoklejonymi, ale też testowałam nową maskarę przy okazji Iconic London i też będzie coś czuję miłość, jeśli chodzi o maskary, bo bardzo dobrze poradziła sobie z moimi beznadziejnymi rzęsami. Kochani, dzisiaj Wam już pięknie dziękuję. Piszcie, co sądzicie, jeśli macie Anastazję Beverly Hills cienie, jeśli macie Soft Glam. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tych palet. Czekam na Wasze komentarze, dzielcie się swoimi opiniami i pamiętajcie, Wasze opinie też są ważne. Dzisiaj już dzięki i trzymajcie się. Do następnego. Hej!